Mówi się, proszę pana, że cud zdarza się raz. Pan dwukrotnie uniknął, jak to się mówi, cudem śmierci. Proszę mi powiedzieć, czy pan wierzy w przeznaczenie? Jak najbardziej. To jest moja pierwsza dewiza, była zawsze. Ja byłem dwa razy zestrzelony. A pierwszy raz jak pan był zestrzelony, niech pan opowie. No pierwszy raz byłem zestrzelony właściwie przez przypadek. Ja wracałem gdzieś z nadkanału już do domu, na to lotnisko Gravesend koło ujścia Tamizy. No a Niemiec gdzieś tam też z rejonu, z Anglii wracał do domu koszącym lotem. Ja uciekałem do domu, a on do siebie do domu i spotkaliśmy się łeb w łeb. Z tym, że ja już amunicji nie miałem, on otworzył ogień. No ja nadusiłem niestety spust, tylko syk powietrza. No i odwróciłem się normalnie tak jak do walki kołowej. Niemiec jednak poszedł dalej po prostu, ja byłem zadowolony, bo coś mnie z tej walki, jeśli amunicji nie miałem. No ja wykręciłem się i dalej lecę w kierunku do domu na wysokości jakichś 200 metrów. I w pewnym momencie trzask, silnik mi stanął. No jak się potem okazało, oliwienie było przestrzelone, zamiast smarowania zatarł się silnik. No ja nie zwróciłem uwagi na przyrządy, leciałem aż mi stanęło śmigło. Ponieważ normalnie jak się przymusowo ląduje w polu, to nie wolno, trzeba tylko wyrzucić klapę, a podwozie schowane mieć. Ale była we wrześniu wtedy zresztą piękna pogoda, tak jak w Polsce, więc szkoda mi było samolotu, piękne pole przede mną. Wypuściłem klapy, no i zacząłem, bo to był Hurricane 1 z taką łyżką, jak się wyrzucało podwozie, to trzeba było podpompować, żeby szybciej. Ja się nachyliłem, jak trzymałem drążek w lewym ręku, widocznie przeciągnąłem, bo już bez silnika i w korkocie mi się zwalił. No ale to już bardzo nisko, jak wyprowadziłem, zdążyłem tylko wyprostować, to już miałem przed sobą jakieś drzewa, blisko, nisko właściwie. No i taki murek, gdzieś ogródek i z daleka murek. No zobaczymy, ja do tego murku muszę dobić gdzieś, to już niestety. A już skręcać nie mogłem, bo to jeszcze gorzej. Już waliłem w te przeszkody, wszystko jedno. No i takie dość brzuskie, dość grube były, tylko tymi skrzydłami ciałem, jak żyletko jakąś. No i w pewnym momencie już jak kilka metrów, może 2-3 metry nad ziemią, to ja już puściłem stery, nogi pod siebie schowałem, bo się bałem, że jak ten mur palny silnikiem, to mnie polamie nogi, no zapali się, no to ja nie wyjdę stamtąd. Więc nogi pod siebie, już drążek puściłem i tutaj też jest czoło i oczy zasłonięłem rękami. Także hurricane sam rąbnął o ziemię, naturalnie podwozie się rozsypało i ja przed samym murkiem jakimś metr się zatrzymałem. Do ogródka dosłownie wpadłem jakieś 5-10 metrów od balkoniku takiego, jakiegoś domu Anglików. No więc wyskoczyłem, uciekłem z samolotu, bo to kurz i tak dalej. Pękło coś, jakieś coś smażyło się w każdym razie, glikol czy coś w tym rodzaju. No ja się wystraszyłem, żeby ogień się nie zapalić, więc wyskoczyłem szybko z samolotu. No naturalnie to wszystko stłamsiło się. No i poszedłem na herbatę do Anglii, bo to było z rana gdzieś po 7. Wypiłem herbatę, zadzwoniłem takie lotnisko Limn. No i gdzieś koło godziny 10 przyjechał samochodem z tego lotniska jakiś Anglik kapitan. Wsadził mnie do samochodu. Ja spałem wtedy, bo to uderzenie jak było, to ja już szok miałem taki. Strasznie zasnąłem mocno, nie mogliśmy mnie dobudzić. No jak się obudziłem, to mnie wsadził samochód i odwiózł na stację do Canterbury. No ja wlazłem do pociągu, bo z Canterbury był kolej do Gravesend, żeby wrócić do jednostki. Zresztą bardzo szybko, tam coś 40 minut, niedaleko. No i w międzyczasie, co jest końcówka, jest istotna puenta, jak siedziałem w tym przedziale, z tymi swoimi bambytlami, spadochron, tam iWestka, prawda. Myśmy latali wtedy gorąco, były więc bez munduru, tylko w koszulach. Tam jakiś szalik na szyję zawiązany. Raptem drzwi się otwierają i wchodzi coś 5 Niemców z żandarmami. Zestrzelonych z tej samej walki, prawdopodobnie pozbieranych gdzieś tam do obozu jenieckiego. I tak jechaliśmy raz. Tylko ich dalej zawieźli, ja wysiadłem w Gravesend. A drugi, człowiek ganiał, wnosił wilk, ponieśli wilka. Bo jak się tak już rozkręci i idzie, to człowiek mniej zwraca uwagę na siebie. No i na dużych wysokościach, to zresztą to był bardzo taki dobry dzień, jednego zestrzeliłem, potem drugiego i potem z walki już trzeciej, potem patrzę, bo mi się zapalił, ale nie wiem gdzie, bo było nad kanałem, ale tutaj nad lądem, ale nad samym brzegiem, rejonem się, gdzie on upadnie, bo tak idzie w korkociągu i zamiast uważać na siebie, pełno wtedy było Niemców, ja wyciągnąłem mapę i tak szukam i w pewnym momencie, paf, ja sam w ogniu stanąłem. No więc Niemiec gdzieś tam z dołu przyszedł, bo jeszcze widziałem, że Messerschmitt, dlatego że on tutaj mnie przed nosem jak strzelił, to na dużej szybkości widocznie podszedł, jeszcze beczkę zrobił mi przed nosem. No naturalnie ja tutaj już nie miałem czasu, bo trafił mi w zbiornik rezerwowy. Zresztą całe szczęście, że ja jeszcze nie używałem benzyny, więc prawdopodobnie jakaś iskra. No i benzyna się zapaliła i chlusnęła na mnie, oblała. Ja się zacząłem cały palić, ponieważ latałem bez okularów, więc puściłem drążek, szybko odpasałem się, budę otworzyłem, żeby skakać.
No i wtedy mnie wgniotło tak mocno, że ja po prostu nie miałem siły. I dopiero tak prawą ręką po burcie, po kabinie, dopiero jak doszedłem tutaj do owiewki tej, to się mogłem podciągnąć. Jak się dwoma rękoma potem podciągnąłem, no naturalnie tu płomi, także jedno trzymałem, jedno się podciągnąłem. Jak głowa mi wylazła gdzieś za kabinę, a już wyleciałem pionowo w dół, bo to już niekontrolowany samolot, ja już nawet nie wiem w jakiej pozycji. No to mnie pęd powietrza po prostu wyrwał z samolotu. No poszedłem z łóżka od dłuba, jeszcze się musiałem uderzyć gdzieś w ogon prawdopodobnie. Bo jak, kiedy otworzyłem spadochron, nie wiem, dopiero się obudziłem. Zresztą wiedziałem, tylko pamiętam jakąś taką, no coś tam gdzieś tam w mózgu coś zostało, tkwiło, żeby nie otwierać od razu, bo ja cały byłem w płomieniach przecież. Ja się cały paliłem. Także widocznie jakiś czas przeleciałem, po prostu te płomienie się urwały i ja wtedy otworzyłem, ale ja tego nic nie pamiętam. Dopiero się obudziłem, byłem nad kanałem jakieś 100 metrów, 200 metrów może i też gdzieś blisko w brzegu. No, zacząłem się ślizgać, bo ze strachu przed wodą, bo to schłona woda, to wiedziałem, że to piecze i boli. Wiatr był z morza, w każdym razie blisko wpadłem jakieś tam buraki nad brzegiem czy coś takiego. No cały mundur zwyglony, to wszystko i tak dalej. Także nawet jak do wody ja już nie myślałem, ale kamizelka była spalona, także ja musiałbym już tylko się utrzymać po prostu własnymi siłami, bo już kamizelka była przepalona cała i tak dalej. No woziłem ten mundur z rok czy coś takiego, ale jest straszny smród, także wyrzuciłem go kiedyś, a dzisiaj żałuję, bo w muzeum się przydał. Koledzy twierdzą, że pan ma ptasi instynkt. Niemcy mówili, że jest pan latającą śmiercią. Amerykanie określali pana huraganem. Taki przydomek panu dawali, huragan. Do tego dodawali gloria. Miało to znaczenie podwójne. Fakt faktem, zestrzelił pan 22 maszyny. I 4 uszkodzone. A więc jest pan pilotem, który podczas II wojny światowej zestrzelił najwięcej maszyn wroga. Ptasi instynkt, to tu się zgadza. Dlaczego? Bo to był 44 rok i myśmy mieli odebrać latające fortecy z Hamburga. 12.04 czy coś takiego, pamiętam w dzień. Warunki atmosferyczne w Anglii były bardzo złe i bardzo niski pula. W każdym razie myśmy wystartowali to z lotniska polowego. To był maj chyba, 44 przed inwazją. No i mieliśmy taki kurs 90 stopni na wschód, tam rejon Manston-Dowru, potem morzem w kierunku na Hagę i potem na Hamburg. Ale to wszystko w chmurach szliśmy i potem wyszliśmy ponad chmury, to była wysokość jakieś 10 tysięcy metrów, 30 kilka tysięcy stóp. No i to, co pan wspomniał, ptasi instynkt. Ja zacząłem zmniejszać kurs w kierunku na Hamburg. No i był jeden dowódca show dywizjonu angielskiego, bo ja miałem 2 dywizjony polski, 1 angielski. No i tam, prawda, kryptonim podaje swój taki i taki, mówi, że źle kurs trzymam. I ja mówię, okej, nie martw się. W końcu ja powiedziałem, że spokój, idziemy dobrze, lecimy dobrze, ale dlaczego ja zmniejszałem kurs, to ja do dzisiejszego dnia nie wiem. 12 coś, 0 tam 2 czy coś dochodzi, ja patrzę przed nami na tle chmur, bo idziemy cały czas nad chmurami, mapa, ziemi nic nie widać, bo gdybym ziemię widział, to bym w ogóle inaczej leciał, bym leciał na mapę, a ja mapę tak miałem zwiniętą, jak każdy z nas zresztą, w rulonik taki jak papier toaletowy, rzuciłem tam na dno samolotu, bo po co mnie mapa, jak to jest 0,1 pokrycia, nic, tylko białe, piękne zresztą niebo i tak dalej. No i w pewnym momencie widzę jakieś z daleka przed sobą na horyzoncie coś, no nie wiem, co to jest. Ja mówię, uwaga, zdaje się, że samolot, a to była artyleria przeciwlotnicza niemiecka, która strzelała właśnie do latających fortec i tak dalej. No i potem jak zbliżaliśmy się, no w pewnym momencie tam 0,4 patrzymy, zresztą już wszyscy widzieli. Niemców nie było w powietrzu, jeśli chodzi o myśliwców. No i w dużym skręcie ta masa fortec latających, takich srebrnych, dużo było tych jeszcze już maszyn. No i robi skręt w prawo, w tył zwrot, czyli i przyszliśmy w czas na punkt randewu, czyli nad Hamburg, bo nie widzę nic na ziemi. Ziemi nie widzę, bo chmury są. No i w każdym razie myśmy się już rastasowali, jak nazywamy to. No i oni już biorą kurs, prawda, do domu i lecimy. Lot się skończył, no i dochodzimy, jak już fortece, prawda, schodzą. Tam kilka myśliwców się pokazało, to tam odpędziliśmy. W każdym razie fortece zaczynają, czołówka schodzić w chmury. No to ja już patrzę na czas, bo już nie trzymałem kursu, nic, tylko ich się trzymałem, bo oni mają nawigatorów i tak dalej. Więc zaczęły schodzić w chmury. No więc ja wówczas całe skrzydło zebrałem. Tam mój kryptonim był OXO, tam OXO lider wola. Wszystko zostać i zbiórka na tutaj kolumnie, prawda, i tak dalej. No każdy dywizjon po 12 maszyn, prawda, się ustawił. I potem myśmy znów wzięli kurs do domu na wybrzeże. Ja nie wiedziałem, gdzie jestem, ale przepuszczałem gdzieś nad kanałem.
No i potem przeszliśmy, wyszliśmy właśnie na kurs taki koło siebie, koło Brighton, bo tam nasze lądowisko polowe nazywało się Kulam. Wylądowaliśmy, na tym się skończył lot. I ja, zbiórka wszystkich pilotów, wszyscy tak trochę dziwnie się na mnie patrzą i śmieją się i tak dalej. I ja idę, pamiętam Kleczkowski, kapitan był taki intelligence officer. Ja mówię, jaki wyście nam dali kurs, to gdzie ja bym doleciał, obliczaj teraz i tak dalej. Gdybym ja trzymał was kurs. On mówi, słuchaj, przecież myśmy się martwili, bo przez radio wołali was, nic nie słychać było. Ja mówię, no rzeczywiście chmury, grube chmury, zasięg radia, połączenia tego, to w ogóle to do minimum spadło. W każdym razie ja nic nie słyszałem, co oni mówili. A w związku z tym, on dopiero jak obliczył, mówi, kierunek wiatru się o 90 stopni zmienił. Czyli jeśli ja włożę wiatro, czy z wiatrem, czy pod wiatr leciałem, to tak jak nam obliczone, a tu nagle 90 stopni. I czyli z lewej burty ja miałem ten wiatr, czyli nas by spychało. Jak obliczyli, to byśmy się znaleźli o 12 w rejonie nie Hamburga, a Berlina. Ale potem biorę kurs do domu, bo nie ma fortec, nie przeleciały, żadnej łączności radiowej nie mam. To znów mnie spycha teraz w lewo, w kursie odwrotnym. To jak oni obliczyli, to byśmy gdzieś tam na Land's End, czyli kto wie, czy nawet na Anglię byśmy trafili, bo był silny wiatr. Czyli mogliśmy się wszyscy potopić. Może i wtedy to mówię, ty tam pamiętam jak dzisiaj, dwóch podoficerów, pilotów naszych idzie, ja tam, no po takim locie to człowiek tam zawsze musi się coś troszeczkę wzmocnić, oddać naturze, bo kilka godzin w powietrzu. No i słyszę, mówi, ty trzymaj się Skalskiego, widzisz? On ma nohal taki jak ptak, mówi, on wie gdzie lecieć. No i dziwny lot. Bo dochodziliśmy do wniosku właściwie, że ktoś jest dobrym odbiornikiem. Czyli telepatia musi istnieć, bo właśnie ten Nautilus, to jest długa historia, to mniejsza o to, ale mniej więcej ja miałem ten sam przypadek czy wypadek. Bo oni myśleli instynktownie, ci na ziemi, że jak ktoś, żeby on zmienił kurs, żeby to, żeby tamto, bo tak jak mi opowiadano później. Ja tak tym instynktownie, ja to otrzymywałem drogą, jak powiadam, telepatyczną i właściwie byłem pod rozkazami, tylko tych rozkazów ja, a nie nie słyszałem, ani nie widziałem, ani w ogóle no, trudno określić je. W każdym razie mój gdzieś tam taki czy inny zmysł przyjmował drogą, jak powiadam, telepatii to wszystko, co się działo na ziemi. Czyli ja byłem tym dobrym odbiornikiem w stosunku, nie wiem, czy każdy człowiek ma to samo w sobie, ale różnie bywa. No, w każdym razie ja miałem ten wypadek, który bez precedensu był. Bo potem wszyscy dochodzili, rozmawialiśmy o tym wypadku, no i nie było odpowiedzi na to, żadnej. Czy ten ptasi instynkt w tej chwili, po wojnie, panu także pomógł w trudnych sytuacjach? Bo ja wiem. Bo ci, którzy pana znają, to twierdzą, że pan chodzi swoimi ścieżkami. Może tak. No, no ja trochę owszem, ja jestem trochę uparty i jak to się mówi, każdy ma swój cel, swoje zasady i swoje ja. No więc możliwe, że ktoś tam obserwując mnie, znając mnie dłużej i tak dalej, no może właściwie określa, powiedzmy, moje życie, powiedziałbym, trudno określić inaczej, prawda, i lata, które, powiedzmy, już poza mną są. Ma pan w sobie wyjątkowo dużo energii. Niektórzy nawet twierdzą, że przypomina pan jeźdźca na koniu albo Wartki Potok Górski. Mimo tej siódmej dekady, bo zdaje się, tak, pan, prawda, już dobija siedemdziesiątki, tak. Mimo tych lat nie używa pan okularów, nie drżą panu ręce, chodzi pan jak młodzieniec 18-letni. Proszę mi powiedzieć, skąd się bierze w panu tyle siły? No nie wiem, muszę stwierdzić, że te nagrania, które kiedyś pan robił x lat wstecz. Pierwsze nagranie pana robiłem po 56 roku, aha, wtedy kiedy pan został zrehabilitowany. Aha. I pamiętam, spotkaliśmy się w studio i byli panowie tak, pułkownicy Nowierski, Witorzeńc, Duriasz i Winszew. Ten Winszew, który płonął, znaczy tak, palił się w 39 roku. Tak. No niestety już Tadzio Nowierski nie żyje dwa lata temu. Winszew to już 10 lat temu chyba umarł też. No niestety to wszystko na serce poszło. Trzech zostało, tak? Tak. Byłem teraz w Anglii we wrześniu, 14 września była to właśnie jak co roku rocznica bitwy o Anglii. To już 45 lat, proszę pana. 45 lat. Między innymi nawet ci, co tam się zjawili, 147 w ogóle pilotów. Uczestników bitwy w Anglii, a Polaków było sześciu tylko. Jeden z San Francisco Solak przyleciał, ja byłem z Polski,
No potem Drobiński z Anglii, Martel z Anglii, Muchowski z Anglii i Kumiega, nasi koledzy, też z Anglii. Także a Cumbach, ja, Cumbach żyje? Cumbach żyje, nawet był niedawno w Polsce, ale on mieszka we Francji. On był na tym zjeździe Polaków w 40-lecie, to było założenie tego Stowarzyszenia Lotników Polskich, a nie mógł zostać na tej uroczystości tydzień później, to znaczy spotkanie to pilotów bitwy o Anglii. Natomiast wracając, prawda, do wypadków, które miały miejsce, to znaczy wypadki, tylko to już ludzie wymierają, że się tak wyrażę, to w ubiegłym roku 19 umarło, z tego dwóch Polaków, Jareczek i Paliusiński, no reszta Anglicy. Ale na marginesie spotkałem kilku tam już naturalnie marszałków, naszych starszych kolegów, czy nawet rówieśników, którzy naturalnie też są już na emeryturach i tak dalej. Był marszałek Rozji, wielki taki przyjaciel nas, on w 42 roku, w końcu 42 roku był komendantem stacji Nordholt. No i zaczynamy rozmawiać z nim, wspominamy dawne dzieje i schodzą się ci starsi panowie, lysi, siwi, tacy i owacy i tak dalej. Drżący w okularach, lysi. No, no. A on mówi, zobacz, Stanley, mówi, zobacz, widziałeś na ulicy w Londynie, jak ludzie, dużo młodsi od nas, jak chodzą, jak się poruszają i tak dalej, wszystko. Zobacz, jak oni chodzą. Oni tak, jakby mieli dzisiaj po 25 lat. Chodzą, bo pan wspomniał, że ja jestem energiczny i tak dalej. I to samo zresztą ja patrzyłem na innych. Więc taka rozmowa się potoczyła na ten temat. Nawet kolegom opowiadałem wczoraj. I on mówi, no tak, ale widzisz, to byli wybrańcy jednak, najzdrowsi wtedy, w tym czasie. I dzisiaj jeszcze się trzymają. I chodzą, mówi, jak na linii prostej. Ale to jest prawda, wie pan. Więc proszę pana. Wyście byli śmietanką. No zgadza się. No, wybierano z ochotników najzdrowszych, no, fizycznie czy psychicznie, nie wiem. W każdym razie jedno i drugie na pewno. No i rzeczywiście to było takie ładne spojrzenie, powiedzmy, nie tylko na tych ludzi, ale i wstecz, jakimi oni byli kiedyś. Zresztą wspominał nawet takie też z tytułem Sir Milling, mówi, Stanley, ty pamiętasz? Pamiętasz mnie? Ja mówię, naturalnie pamiętam. To on mówi, to ty dobrą pamięć masz. A ty pamiętasz, jak myśmy chodzili, przebierali się w mundury, bo Angielki za wami szalały z takich czy innych przyczyn. No i naturalnie, polskie mundury. On, tak, on się teraz sobie przypominał po 40 prawie 5 latach. Pan dobrze, wtedy się miał 25. W każdym razie Londynu broniło 141 Polaków. Polaków, tak. 141. Znaczy, dwa dywizjony, 302, 303 i 75 pilotów rozproszonych w jednostkach brytyjskich. Także w sumie 141. Ginęło 26. Żyje w tej chwili? Nie mam pojęcia. Polacy startowali, lądowali, startowali, lądowali, tam nie było godzin. To wszyscy tam w ogóle nie było ani. Jak szły wyprawy, to bez przerwy te dywizjony szły w powietrze, no to ich więcej, mniej, to już, prawda, tam tak zwany operacyjny, czy 11 grupy, czy fighter command, dowództwa lotnictwa Myśliwskiego, oni decydowali o tym. No naturalnie tutaj trzeba jeszcze podkreślić o rzeczach, o których myśmy wtedy nikt nie wiedział, a dzisiaj już wszystko wiadomo, naturalnie o ultraenigmie, bo wtedy już i nasi rozszyfrowali, a przede wszystkim Enigma, która w tej chwili stoi w Muzeum Sikorskiego, bo ja nawet tam przetłumaczyłem pewne rzeczy, ale w piątek byłem 2 tygodnie temu w muzeum, to było zamknięte, chciałem zdjęcia porobić właśnie tej Enigmy, którą Polacy zdobyli w Gdańsku w 1939 roku, a którą wywieźli 22 sierpnia Denison, 50-letni agent wywiadu brytyjskiego, z Bristolu. Swoje. Dwie walizy stały jednakowe tego. On wziął tą z Enigmą, wsiadł w samolot i poleciał. Ona już 22 była w Anglii. W Warszawie? Tak. A ta druga walizka, bo to teraz tajne rzeczy wyłażą, to już te książki zaczęli pisać po 40 prawie latach. William Stevenson pisze o tej Enigmie i mówi, tak wielkiego prezentu, jaki Polska przekazała Anglii tydzień przed wojną. No tak, bo gdyby nie ta Enigma, nie mieliby alianci wtedy. No, masę rzeczy, to wszystko przecież. Bo rozkazy nawet wyłapywali Anglicy wcześniej, aniżeli dochodzili do tych dowódców na froncie tu czy tam, obojętne. Wiedzieli, że powiedzmy Coventry będzie bombardowany, co robić? Mój trudno, nie możemy się zdradzić, że my wiemy, co będzie. Tylko obstawiono wtedy Coventry dużo sanitarek, wojskowych i tak dalej, żeby ratować potem rannych i tak dalej. A trzeba było pójść na całego, wygrać wojnę. Tak samo jak konwój na Maltę szedł, wszystko wiedzieli, trudno
Trzeba poświęcić może nie cały konwój, ale w jakiś sposób, że my nic nie wiemy. I tutaj zasługa Polaków była ogromna. Tylko te rzeczy dopiero wyłażą. Bo to wszystko w tajemnicy wielkiej trzymane. Za życia stał się pan legendą. Należy pan do historii i teraźniejszości. Proszę powiedzieć, jak pan się czuje w roli bohatera? Bo przecież pana imieniem nazwane są szkoły, nazwane są eskadry bojowe, chówce ZHP, nazwane są nawet spółdzielnie pracy. Jak pan się czuje w roli bohatera? Proszę pana, ja się w ogóle nie czuję jako bohater. Po prostu to był nasz obowiązek spełnienia w stosunku do kraju, do ojczyzny. Jest pan skromnym, zwykłym człowiekiem. Jak najbardziej. Ja panu coś powiem. Ja nie lubię, jak mnie ktoś chwali, kadzi w cudzysłowie. Ja wolę, jak ktoś mnie atakuje, to ja wtedy mogę się bronić. A jak ktoś mi mówi, że ty taki jesteś ładny, no to co ja mogę dorzucić? A jak mi opowie, ty jesteś brzydki, lysy, to ja wtedy mówię, nie, tak nie jest, bo ja się wtedy bronię, bo to jest jakiś argument, kontrargument czy coś takiego. Tak jak pamiętam, w czasie wojny ktoś do mnie mówi, ty, Cumbach zresztą zawsze mówi, że ty wchodzisz tyłem. Mówi, jak cię matka wychowała? Mówi, lysa palo i tak dalej. A moja taka sympatia Angielka mówi, Johnny, on busy, street grass doesn't grow. Na ruchliwej ulicy trawa nie rośnie, pamiętaj. Więc proszę pana, to są takie no, niuanse śmieszne, wesołe, ale ja w dalszym ciągu nie poczuwam się ani do bohaterszczyzny, ani w ogóle, to nie leży ani w mojej naturze nawet, żeby powiedzmy, owszem, tak jak kiedyś i w tenisa grałem, i w piłkę, i dobrze grałem i tak dalej, to było przyjemnie, jak człowiek czy strzelił gola, czy wygrał tego seta, czy tam gema, czy coś takiego z jakimś bardzo silnym graczem, czy coś w tym rodzaju. Ale w sensie to, co pan nazwał bohaterszczyzną, to jest dla mnie obce zupełnie. W gabinecie pan pracuje, ale obok jest taki salonik pełen obrazów i tu jest zupełnie inny Skarski. Tak, ale ja właściwie tu siedzę tylko. Tam jak ktoś przyjdzie coś tak na rozmowę, to tam siadamy wygodniej, więcej powietrza. Ale dla mnie, ja nie lubię dużej przestrzeni, nawet w sensie takim, że jak coś piszesz, coś takiego, to ja wolę mieć, powiedzmy, ciasnoty. Napisał pan przecież Czarne krzyże nad Polską. No tak, ale to już jest, zdaje się, trzecie w tej chwili wznowienie. Nie wiem, który... Książka, która idzie jak woda. Proszę mi powiedzieć, dlaczego pan nie pisze książki o bitwie o Anglię? Proszę pana, ja dużo już mam materiałów zebranych. Nawet w piwnicy to związane leży, ja muszę się wziąć kiedyś, telefony powyłączać, zamknąć się. Ja sobie tak obiecuję z roku na rok, wie pana, czas leci, ale sądzę, że może już w tym roku wezmę się. Przede wszystkim trochę mi zdrowie nawaliło, tam kontuzji z 40 roku wylażę, nawet teraz byłem w Anglii, myślałem, że może tam laserem sobie zrobię operację, tak jak mi obiecano, ale niestety w żadnym wypadku tego się nie robi. Także teraz chcę się podleczyć, zresztą tutaj nawet zacząłem wczoraj, gdzie pan drutami, miedzianymi, tak, na kolana i nogi, i ręce, i tutaj bark nawet. I to pomaga? Miedziany drut? No dopiero zacząłem, podobno tak, no tak mnie mówił pan Podbielski. No między innymi tam jeszcze inne jakieś lekarstwa i tak dalej, no zobaczymy, no bo to trzeba czasu. W każdym razie taki miedziany drut, prawda, ktoś chory, to potem pękał, czarny i pękał po prostu. Czyli po prostu wyciągał to wszystko z tego chorego człowieka i pękał, nie wytrzymywał. Ja tego nie rozumiem, ale w każdym razie wierzę w to. Tak jak pan wiedział, ja wierzę w przeznaczenie, tak samo wierzę w pewne rzeczy, które gdzieś ktoś w jakiś sposób dochodzi po wielu latach. Przecież on ma 83 lata i ma wyniki. Pan mówi o panu Podbielskim. Tak, doktor. I tutaj ten drut pan w tej chwili ma na ręku. Właśnie on sam mówi, widzi pan, tutaj w pasie nosi, z żoną nosi w pasie drut, na kolanach, na palcach tutaj. On siedzi, rozmawia i ma te druciki pozakładane. Chociaż i zdrowy, 83 lata, umysł taki trzeźwy i robię to. Gdyby miał pan komuś odpowiedzieć na pytanie, co robić, aby być szczęśliwym? Jaka jest pana filozofia życia? Ja nie jestem w stanie odpowiedzieć, po prostu nigdy nie myślałem na ten temat. Czasem, jak mówią koledzy, jest pan krnobrny, jest pan arogancki, ale to wszystko wynika z tego, że pan broni się w tej swojej skorupie zamkniętej, tak? Nie sztuka bić się o Polskę, nie sztuka wyciągnąć szabli, ale trzeba umieć żyć dla Polski, a przede wszystkim właśnie dla niej pracować i tak pracować, żeby więcej nigdy nie było ani łez, ani krwi, bo i pierwsza wojna światowa, i powstania, i jedno, i drugie. Bez przerwy giną ludzie. Życie jest najdroższą sprawą dla człowieka. Życie jest życiem i o to chodzi, żeby każdy człowiek potrafił coś zostawić na tej ziemi
dla następnych pokoleń. Myśl zasady non omnis moriar. Tak. Nie wszyscy umrę. No, naturalnie.